Cześć, z tej strony Podliński i witam was w kolejnym odcinku. Powoli dochodzi grudzień, a więc to jest idealny moment, aby w końcu pogadać o męskich fryzurach na zimę. Pod względem układania fryzur zima jest najtrudniejszą i najbardziej wymagającą porą roku. No bo zaczynamy nosić czapki, a pod czapką włosy machacą się, psują, elektryzują, no i głowa nam się poci. Dlatego też dzisiejsze fryzury będą dostosowane do zimowych potrzeb, ale także opowiem wam, o jakich kosmetykach musicie myśleć, żeby wasza fryzura nie psuła się i po zdjęciu czapki wyglądała dobrze. Nie wiem, jak długo to jeszcze potrwa, ale walczę z algorytmem YouTube'a, więc każda łapka w górę i każdy komentarz jest dla mnie ogromnie ważny i pomaga odbudować mi ten kanał, zasięgi, no i tworzyć dla was lepsze filmy. Tak więc jeśli chcecie mnie wesprzeć, to po prostu dajcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie. Pamiętajcie o tym, że każdy z was, kto subskrybuje mój kanał, ma 10% zniżki w moim sklepie na wszystkie produkty, na całe zakupy. Wystarczy wpisać kod rabatowy subskrybuję. No chyba, że oglądacie ten filmik od razu po publikacji, a mamy właśnie Black Friday i wszystkie produkty przydatne są do nawet minus 20%, więc jest to świetna okazja, żeby nie tylko wyrównać i uzupełnić swoje zapasy, ale także przetestować nowe produkty. A skoro mówimy już o kosmetykach, zima rządzi się swoimi prawami, no bo włosy wystawione są na nie tylko niekorzystne warunki atmosferyczne, czyli deszcz i śnieg, ale także nasza fryzura podatna jest na uszkodzenia ze względu na noszenie czapek. A więc produktami, które powinniśmy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, są produkty zawierające w sobie woski, glinki i wszelkiego rodzaju trudniejsze do zmycia, ale także wchodzące w głąb włosa produkty, które zapewniają nie tylko mocniejszy chwyt, ale także większą trwałość samego produktu. Oczywiście do tych krótkich fryzur, do tych fryzur typu messy nadal możecie używać waszych ulubionych pomad, past czy też kremów do włosów. Natomiast w przypadku tych bardziej zaawansowanych i tych bardziej wymagających fryzur, korzystanie z pomad wodnych może powodować waszą delikatną frustrację i to, że te fryzury będą się po prostu psuły. Dlatego podczas tego sezonu naprawdę warto przerzucić się na pomady woskowe. No i także szampony, które są power cleanerami, czyli są jakby stworzone do tego, żeby wypłukiwać z włosów te trudniejsze do zmycia woski. Prawdopodobnie pomady woskowe kojarzą się wam z wysokim połyskiem, ale nie zawsze pomada woskowa równa się wysoki połysk. Są produkty, które zawierają sobie woski, a pomagają nam osiągnąć fajną fryzurę i zachowują naturalny jej wygląd, tudzież matowy. Przykładem jest na przykład glinka od Byrta. Dobra, kończmy już o tych kosmetykach, przejdźmy do fryzur, które najlepsze są na sezon zimowy. A więc jeśli chodzi o moje rekomendacje fryzur na zimę, to polecam wybrać jedną z fryzur typu messy. I tutaj w zależności od długości włosów, które preferujecie, może być to albo French crop, który jest krótki, prosty w utrzymaniu, wystarczy odrobić na pudru, po zdjęciu czapki fryzura wygląda perfekcyjnie, albo coif, tutaj troszeczkę więcej potrzebujemy pracy, trochę podkręcić włosy szczotką i przy stylizacji albo pudrem, albo na przykład glinką uzyskujemy fajny efekt i po ściągnięciu czapki nadal wyglądamy dobrze, albo totalny rozgardiasz, czyli bad hair day. I tutaj tym bad hair dayem może być tak naprawdę każda fryzura, pod warunkiem, że ułożymy ją do przodu czy na bok w stylu tego potarganego surferskiego looku. Jeśli jednak fryzura typu messy to nie jest wasza bajka, to nie jest wasz styl, wy potrzebujecie fryzury, która jest wyczesana, dobrze ułożona, to mam dla was dwie propozycje. Pierwsza propozycja, chyba oczywista, jest to slick. Dobrze ułożony slick, dobrze wyczesany slick, wyczesany na porządną pomadę woskową, która będzie trzymała przez cały dzień, po dobrym nałożeniu czapki, czyli od tyłu, od przodu do tyłu, z tym się nic nie powinno stać. Tak samo ściągając czapkę nie robicie tak, tylko ściągacie ją do góry i po ściągnięciu tej czapki z tym slickiem nic nie powinno się stać. A drugą fryzurą, którą rekomenduję również dla osób, które chcą wyglądać, powiedzmy, bardziej okiełznanie, jest undercut. Ta fryzura również jest bardzo prosta i ta sama technika nakładania czapki, czyli od przodu do tyłu i tak ściąganie, żeby te włosy się nie psuły, sprawią, że ta fryzura również zawsze będzie dobrze wyglądała. Na koniec tylko jeszcze przykłady fryzur, których nie rekomenduję wam, abyście robili je na ten sezon zimowy. Przede wszystkim pompadour. Tutaj kluczem tej fryzury, całym sednem tej fryzury jest dobrze wyczesana grzywa, uniesiona do góry, jest ta objętość, którą bardzo łatwo jest zepsuć, nosząc czapkę. I jestem praktycznie pewny, że każdy, kto wyczesze pompa, potem założy czapkę, to po prostu zepsuje tą fryzurę. No i bez sensu po prostu trudzić się, marnować czas, no bo
są inne fryzury, które również są fajne. Drugą fryzurą, której również nie polecam na ten sezon, jest side part. Wyczesywanie przedziałka i stylizacja tej fryzury może również być problematyczna. Zdejmując czapkę, może się okazywać, że ten przedziałek albo się rozwala, albo się gubi, więc unikałbym tego cięcia w tym sezonie. Na dzisiaj to już wszystko, mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał i że będzie dla Was przydatny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie. Oczywiście widzimy się już niedługo, mam nadzieję, że teraz nie będzie dwutygodniowej przerwy, bo teraz taka była, ale wynika to z tego, że w moim życiu prywatnym i też firmowym bardzo dużo dzieje, był Black Friday, ja się przeprowadzam do nowego mieszkania. A co w związku z tym idzie, również szykujcie się w końcu na materiały modowe. Nowe mieszkanie będzie dla mnie w końcu momentem, w którym będę miał dobre tło do nagrywania odcinków modowych. Nie chciałbym nagrywać odcinków i nie chciałem nagrywać odcinków modowych na tle kosmetyków, więc gdy już ogarnę to mieszkanie, zacznę dawać Wam z powrotem porady dotyczące budowania Waszego stylu. Mam nadzieję, że wytrzymacie jeszcze ten czas. No i cóż, pozostało mi tylko pożegnać się z Wami. Do zobaczenia. Siema.